I my drodzy, jak słyszycie, zespół The Hives zagra na tegorocznym przystanku, to dokładnie we czwartek o godzinie 23.50 wystąpi na naszej dużej scenie. Dzisiaj to komunikujemy, wiecie już o tym. Zapraszamy bardzo gorąco na festiwal przystanek Woodstock. Wszystkie wiadomości, aktualności oczywiście u nas na naszych stronach internetowych. Dzisiaj muzycznie budka suflera i ogłoszenie, tylko do końca miesiąca możecie zgłaszać się na Scena Viva Kultura. Także dzisiaj zapowiemy zespoły, które będą grały na drugiej scenie, czyli to jest Seksbomba, jest zespół Enne i zespół Łzy. Będę o tym mówił za moment, kiedy te zespoły będą występowały, ale to tworzy, że druga scena, kiedyś nazwana Małą, jest bardzo poważną sceną. Już o tym mówiłem, że bardzo się nad nią pochylamy. Mnóstwo możliwości, gdzie nagrywamy, gdzie rejestrujemy, gdzie to wszystko jest, pozostaje w naszych na naszych dokumentach, a więc naszych taśmach, po to, żeby się potem tym wszystkim dzielić. My aktualnie cały czas siedzimy nad płytami winylowymi, które za moment wskoczą do sklepów, a więc płyta winylowa Komy i płyta winylowa Ani Rusowi z projektu Flower Power. Wygląda naprawdę imponująco, pięknie. Sama okładka przypomina najlepsze lata mojej młodości, kiedy płyty winylowe to było naprawdę coś, a zwłaszcza te sprowadzane ze świata. Przypominam także o szkolenia pokojowego patrolu. Właśnie podesłał do nas wiadomość strażacki, z racją będziemy czytali, ponieważ mknął na kolejne szkolenia, a szkolenia są, odbywają się teraz najbliższe 22 kwietnia, a więc tak, 22-24 kwietnia, te szkolenia, które ruszają jutro, to są szkolenia kolejne, warto przyjechać, aby przeżyć niesamowitą przygodę, a później na końcu pomagać nam przy najpiękniejszym festiwalu świata. O, już mam jakieś wiadomości, zaraz je będę czytał, także w tym całym zawirowaniu przypominamy, że jeżeli ktoś będzie znalazł chwilkę czasu, w piątek o godzinie 14 pogrzeb na cmentarzu komunalnym w Sopocie księdza Jana Kaczkowskiego. Dziękuję tym wszystkim, którzy oglądali. Już dziękowałem parę razy, ale to naprawdę było coś niezwykłego. I uwaga, zaraz powiemy jeszcze raz o zespole The Hives, a potem przechodzimy do prezentacji zespołów, które będą grały na różnych scenach podczas naszych eliminacji. Zaczynamy scena główna i uwaga. I podkładzik damy. I mamy do tej pory 60. A, kolejny gość nasz na. A naszym bohaterem będzie oczywiście szwedzki zespół The Hives, który odniósł ogromny sukces swoimi nagraniami, swoimi płytami, rzutem na taśmę, ponieważ nie mają żadnej trasy koncertowej, ale przekonaliśmy ich, aby zagrali na naszym festiwalu. Czwartek o godzinie 23.50 wystąpią na dużej scenie, a ja chciałem wam przedstawić kolejnego gościa na ASP. Pierwszy raz wystąpił w filmie mając 12 lat. Do tej pory wystąpił w 165 filmach. W 1970 roku ukończył technikum mechaniczno-elektryczne w Warszawie i przez kilka lat nawet pracował w wyuczonym zawodzie. Do filmu trafił przez przypadek. O kim mówimy? Mówimy oczywiście o Zbigniewie Buczkowskim. Spotkałem go na mieście w takich miłych okolicznościach i mówię: Zbychu, może byś wpadł do nas na ASP, na przystanek Woodstock. Ludzie ciebie kochają, jesteś bardzo znany, jesteś pogodny, mało tego, nie jesteś zawodowym aktorem. I muszę wam powiedzieć, że Zbyszek od pierwszego momentu, od pierwszej chwili powiedział: stary, rewelacja, jeżeli tylko chcecie, żebym wpadł na przystanek Woodstock, jestem waszym gościem. Cieszymy się bardzo, od tej pory będziemy wam anonsowali co tydzień naszych gości, a lista zaczyna się naprawdę układać imponująco. To nie są goście, to są także różne zdarzenia, z którymi goście przyjeżdżają do nas na Akademię Sztuk Przepiękną, a to, że poziom tych spotkań jest wysoki, to chociażby wspomniany już ksiądz Jan Kaczkowski, który był bohaterem reportażu, który puszczaliśmy i który można obejrzeć na naszych stronach internetowych. To są ciekawe rozmowy, są bardzo ciekawe dyskusje, a więc Zbigniew Buczkowski, kolejnym naszym gościem. Ja przypominam wam, że rozpoczynamy za moment eliminację 9 kwietnia, jesteśmy w Pradze Czeskiej, a później już zaczynamy jeździć po Polsce, a więc Wrocław 16 kwietnia, Łódź 30 kwietnia, Gdańsk 14 maja i Poznań finał 4 czerwca. Tam spotykam się z naszą ekipą, przysłuchujemy zespoły, które następnie będą z tych
tych wszystkich eliminacji będzie finałowe granie i z tego finału będziemy wskazywali zespoły, które będą grały na dużej scenie albo na drugiej scenie. Ja przy okazji już teraz bardzo gorąco pozdrawiam naszą ekipę, która mknie na kolejne szkolenie pokojowego patrolu strażacki. Albert, Justyna ruszają w piątek. Będziemy oczywiście na tych szkoleniach. Kolejne 22-24 kwietnia. Chcecie przeżyć przygodę, pomóc nam na najpiękniejszym festiwalu świata? Po prostu zgłoście się na szkolenia. Dzisiaj przedstawiam także kapele, z którymi spotkamy się na eliminacjach, a więc powoli już kończymy przegląd tych wszystkich kapel. Scylla zagra w Gdańsku, w Starym Maneżu 14 maja. Tam pokażą, co potrafią. A więc pamiętajcie o tym, aby być na naszych eliminacjach, jeżeli macie ochotę, wstęp wolny, to jest ta zasada, która jest od samego początku i pokazuje, jak super możemy się wszyscy bawić, a także my chcemy słuchać i chcemy widzieć, jak ludzie się bawią, jak ta muzyka na was oddziałuje. Więc zapraszamy bardzo gorąco na naszych stronach internetowych. Bardzo dokładna mapka ze wszystkim wyjaśnieniem. Także w miastach, czyli we Wrocławiu, Łodziu, Gdańsku i Poznaniu będą nasze plakaty. Jeżeli macie przyjechać ochotę do Pragi Czeskiej, to oczywiście bardzo gorąco zapraszamy klub Futurum. Już chyba kiedyś o tym mówiłem. A więc tam będziemy się spotykali. Klub Futurum w czeskiej Pradze. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już rozgrzewają się do przystanku Sok razem z nami. Dziękuję wam za wszystkie propozycje, które macie, także i muzyczne. Nieraz zupełnie z pogranicza fantazji, bo my byśmy też chcieli, żeby Green Day u nas zagrał, ale to są nierealne, niestety. Nierealne dla nas propozycje. Za to cieszymy się, jeżeli trafiamy chociażby takim Skubasem, który tydzień temu tutaj poczuliśmy to szaleństwo w lajkach, że ludzie się bardzo cieszą, że będą mogli go usłyszeć w takim specjalnym koncercie na ASP. Dziękujemy za wszystkie wasze pomysły dotyczące gości przystanku Woodstock. Myślę, że ten rok będzie także bardzo interesujący, bardzo bogaty, te wszystkie wydarzenia, bo to także różne happeningi, wszystko, co jest związane z tym obok, to wszystko to tworzy niesamowitą historię. Przypominam wam o szkoleniach 22-24 dzień kwietnia i przypominam wam o tym, że 1%, jeżeli chcecie nam pomóc, 1% będzie wspaniałym prezentem od was dla nas, bo my w ten sposób pomagamy dzieciakom, którzy mają kłopoty z narządami ruchu. Chcemy te wszystkie operacje robić w Polsce, a także chcemy kupować sprzęt do hospicjów. Między innymi puckie hospicjum prowadzone przez księdza Jana Kaczkowskiego dostało od nas wspaniały sprzęt, czyli to były łóżka. Tego sprzętu kupiliśmy sporo i cieszyliśmy się, wtedy nie znając w ogóle księdza, bardziej z opowieści, że jest to niezwykły gość, że wydaliśmy taką decyzję, aby także dla tego hospicjum kupić bardzo poważny sprzęt. To wszystko później gdzieś ma cudowny finał. Pozdrawiam was bardzo gorąco. My jesteśmy w piątek w Wałbrzychu. W czwartek jesteśmy w Wałbrzychu. Dzisiaj jesteśmy w Wałbrzychu na bardzo ważnym spotkaniu z prezydentami miast, a potem pędzimy na szkolenie. Także będziemy w Sopocie o godzinie 14 na pogrzebie księdza Jana Kaczkowskiego. Ściskam was bardzo serdecznie. Cześć, siema.